Dzień dobry Państwu. Dziś naszym gościem jest święty Mikołaj. Witam Mikołaju. Witam serdecznie, witam, ho, ho, ho. Już jestem ponownie. Minął rok, a po roku kolejna no Wigilia. No właśnie, minął rok Mikołaju. Czy wrocławianie zasłużyli sobie na prezenty w tym roku? No to ja nie przyjeżdżam do niegrzecznych dzieci. Ja o wszystkich mówię dzieci. W związku z powyższym, skoro tu już jestem, to myślę, że w 90 paru procentach włosławianie na pewno zasłużyli na to, by otrzymać prezent od świętego Mikołaja. I wszyscy, i ci młodsi, i ci starsi zasłużyli, byli grzeczni. Tak, i dzieciaki, i doroślaki. Są wyjątki. Są wyjątki, gdzie można pozostawić rózgę, ale to zrobię wtedy, kiedy będę chodził już od domu do domu, kiedy zobaczę. Ale nie zdradzi nam Mikołaj, kto zasłużył na rózgę w tym roku? Nie, 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 nie chciałbym tego zdradzać. Po co? Na razie... Na razie wesołych wszystko świąt, wesołych ale do świąt. Wszystkich. A kto zobaczy rózgę pod choinką, niech wyciągnie wnioski, tak? Niech wyciąga wnioski. Natomiast w sytuacji takiej, o której się mówi, że Mikołaj odwiedza wszystkich, chciałbym uprzedzić włocławian, że na pewno dotrę do wszystkich. I tak jak powiedziałem na początku, każdemu coś zostawię. Według tego, jakim kryterium, czy grzeczny, czy niegrzeczny, czy mniej grzeczny, każdy na pewno coś dostanie. Mikołaju, a jak to jest, bo już kolejne święta niestety mamy raczej z aurą taką mało mikołajową. Sanie chyba muszą stać w garażu nadal. Larifery znowu nie wyjadą sobie w podróż, bo nie ma śniegu. Jak sobie Mikołaj radzi w tej sytuacji? Nie, żeby dotrzeć, to trzeba dotrzeć jednak saniami. Ja uważam, że trzeba dotrzeć saniami. Czyli sanie na kołach? Tak, sanie są na kołach, specjalne. Ja tutaj się skontaktowałem z takim, w Polsce jest takich brodka, mistrz jazdy na łyżwach szybkich, on jest mistrzem olimpijskim bodajże. I powiedział mi, żeby zrobić takie małe rolki. I to one są na rolkach, one sobie spokojnie dają radę, jeździmy. Widzicie, i żadną przeszkodą brak śniegu. Żadną nie przeszkodą, musimy się nie, martwić, nie, że nawet jeżeli będzie Rudolf, kilka stopni Rudolf na plusie. Ciągnie, Rudolf daje hasło, jedziemy. Nie ma problemu, żeby nie pojechać wtedy, kiedy nie ma śniegu. No a zdradzi nam Mikołaj jakieś tajemnice, jak się Mikołaj dostaje do tych zamkniętych domów? Czy to nadal przez komin, czy są już jakieś bardziej nowoczesne metody? Przez komin? Z moim brzuchem, powiem to tak, dzielimy to znowu na dwie takie części, gdzie są domy z kominami, czyli te takie, gdzie mieszka jedna rodzina, góra dwie, wtedy przez komin. I tutaj bardzo bym prosił, żeby, ponieważ się muszę przecisnąć, zostawić mi łyk, dwa łyki mleka i kawałek ciasteczka. Gorzej jest z tymi blokowiskami, to przyznaję, ponieważ komin dociera do wielu mieszkań, a praktycznie to jest wentylacja, nie komin. Sypy nie do użytku. Tu trzeba windą bliżej. Windą bliżej. Myślałam, że jest tym jakaś magia, a to po prostu winda. Nie ma magii. Nie ma, magia jest wtedy, kiedy jest winda nieczynna, jest zepsuta. To wtedy jest magia wejścia po schodach. Mikołaju, a jakie prezenty w tym roku są w modzie? Czy dzieciaki czekają na jakieś szczególne gadżety? Muszę przyznać, że co roku się to wszystko zmienia. Natomiast nie nadążamy za tymi wszystkimi nowościami. Powolutku zaczynam nie nadążać. I moje elfy również. Ponieważ dzisiaj przyjmuję już pomalutku zamówienie na przyszły rok. A w przyszłym roku się okazuje, że to już jest przeżytek. I ja sobie tutaj z tym wszystkim muszę radzić. Nie wszystko znam, nie na wszystkim się znam, nie wszystko chociażby z nazewnictwa, jakieś iPody, tak? Tak, smartfony, jakieś telefony, coś związane z komórką. I to nagle się okazuje, że to może być już za rok przeżytkiem. Brakuje tylko, żeby Mikołaj zaczął nosić kłady, nie wiem, mniejsze samochody pod choinkę. A jakie kłady przez komin przecisnąć, to już byłby problem. To już sobie damy radę. To już sobie z tym damy radę, tylko kogo będzie stać na to, no właśnie, żeby... No Mikołaj też ma chyba ograniczony fundusz. Ograniczony fundusz. Fundusz jest ograniczony, trzeba to wszystko podzielić przez ilość ludzi na całym świecie i w
według ich potrzeb, według ich zasług, według tego, jak się zachowywali, podzielić to równo tak, żeby każdy otrzymał. Mikołaju, przyznam szczerze, że dla mnie największą zagadką jednak jest to, w jaki sposób Mikołaj daje radę odwiedzić wszystkich ludzi na całym świecie. Przecież Wigilia trwa tylko kilka godzin, a Mikołajowi się udaje docierać wszędzie i wszędzie zostawiać te pakunki i pojawiać się w wielu domach. Jak to jest możliwe? I to jest właśnie magia. Niech to zostanie całość, niech to zostanie właśnie tą tym takim, taką magią, może nie zrozumiałą, ale taki magią tajemniczości. Niech to będzie tajemnica, bo skoro docieram, to jednak sobie daję radę, ale jak docieram, niech to zostanie moją tajemnicą. Niech to zostanie tajemnicą, ale tajemnicą już nie jest to, że na pewno Mikołaj też korzysta z takich współczesnych technologii, wynalazków. Mówimy tutaj o windzie. A jak to jest z telefonami komórkowymi? Czy do Mikołaja można już dzwonić? Można dzwonić. Elfy do mnie dzwonią i one mają mój numer telefonu. Natomiast jeszcze nie jest on ogólnie udostępniony dla wszystkich. Jeszcze preferujemy listy. Jeszcze listy. Nadal dzieci muszą pisać listy. Listy pisać nie na tych SMS-ach. Nie na SMS-ach. To muszą być tradycyjne kartki. Kartka, koperta, znaczek, poczta. I dwie do Mikołaja. I dużo takich listów Mikołaj dostał w tym roku? Od Włocławian? No od Włocławian, samych Włocławian, no to prawie 100 tysięcy. No i to rzeczywiście. 100 tysięcy listów od samych Włocławian. Teraz przemnóżmy przez ilość takich miejscowości w Polsce, w Europie, na całym świecie to są miliony. To są miliony listów, miliony znaczków, miliony kopert, miliony życzeń. Czyli mnóstwo pracy z odpakowaniem tych kopert, z przeczytaniem tych listów. To już Mikołaja praca chyba zaczyna się w październiku, prawda? Moja praca? Czy trwa Moja cały praca rok? Się zaczyna 25 grudnia. I trwa cały rok aż do Wigilii. Do 24. To kiedy Mikołaj odpoczywa? No między czytaniem listów. Jeden list, chwila odpoczynku, jakaś mała kawa i kolejny list, i kolejny. Nie ukrywam, że dużo mi pomagają elfy, moje krasnale, które przygotowują prezenty i które segregują te listy zgodnie z zamówieniami. Czyli łatwiej jest posegregować, prawda? I tutaj mamy konika na biegunach, tutaj mamy lalki, no i potem tylko ten przydział, który ja muszę dokonać. Mikołaju, w takim razie życzę dużo siły, dużo energii na te nadchodzące chwile, kiedy to trzeba będzie rzeczywiście się w te wszystkie kominy wcisnąć, w te wszystkie windy wejść, wjechać nawet na te 10, 11 piętra. A propos pięter. Ja widziałem na osiedlach tutaj, że ktoś tam moje podobiezny na balkonach powywieszał. To miłe czy niemiłe? To znaczy miłe jest, ale ja tak nie wchodzę do mieszkań po sznurkach z dachu. Ciekawe, kto wpadł na ten pomysł, bo to nie ja. No właśnie, nie wszyscy wiedzą, jak to się odbywa, stąd też właśnie te różne domysły. No i niech tak będzie, bo właśnie w tym tkwi również magia tych najbardziej rodzinnych, najpiękniejszych świąt. Tak, szkoda tylko, że moja daleka krewna zima nieco nas zawiodła w tym roku. Szkoda, po raz kolejny, to jest kolejny święta, gdzie ta krewna Mikołaja zostaje na tym biegunie, nie chce się ruszyć, ona już jest taka troszeczkę staruszka. Ale myślę, że no może się da ubłagać, jak nie w tym roku, to w przyszłym, żeby naprawdę to były takie święta z prawdziwego zdarzenia. Białe, mroźne. Idące rodziny ulicami, żeby ten śnieg aż skrzypiał pod butami. No właśnie, wszystkim tego życzymy. Pewnie w tym roku te marzenia się nie spełnią, no ale może za rok. Spróbujemy. Trzeba to wierzyć. Spróbujemy. A może jednak. Może jednak coś się zmieni. Jeżeli nie na święta, to chociaż może w okolicach. Nowego roku. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję, a ja korzystając z tego, że już jestem tutaj w studio telewizyjnym, to chciałbym złożyć wszystkim włocławianom jak najserdeczniejsze życzenia. To, co mówię każdego roku, żeby te święta były jak najbardziej rodzinne, spokojne i radosne. Jak będzie spokój, zdrowie i radość, kochani, to resztę zawsze możemy sobie załatwić sami, bez pomocy Mikołaja. I tego wszystkim włocławianom serdecznie na te święta życzę.
Dziękując Mikołajowi, również dołączam się do życzeń. Nasza redakcja życzy wszystkim mieszkańcom Włocławka, powiatu włocławskiego, aby te święta były pogodne, radosne, rodzinne, a nowy rok niech przyniesie dużo szczęścia i dużo radości. Ho, ho, ho! I zostawcie otwarte okno. Ho, 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 ho. I o mleku i ciasteczkach pamiętajmy. I mleko i ciasteczkach pamiętajmy, bo naprawdę jesteśmy strudzeni z tymi noszeniem tych prezentów. I jeszcze raz wesołych świąt. Wesołych świąt.